Dobra. 3. Albo, dobra. Cześć, witajcie, jestem pan Burza, ja nagrywam sobie odcineczek, dawno mnie nie było w sumie, właściwie, bo jakoś mi się nie chciało nagrywać XD. Zostawcie łapkę w górę dla zasięgu, bo ostatnio mało wyświetleń robicie i w ogóle. A, i właśnie, pozdrawiam całą moją klasę, szczególne pozdrowienia dla pana Mateusza, pana Marosława. Tak, no tylko powiem XD. Prosili mnie, no to proszę bardzo. My sobie dzisiaj będziemy robić. A, ja wiem. Dobra, teraz bez okularków wyglądam trochę gorzej, ale dobra, będę połowę odcinka, tak, może połowę, tak, zobaczymy. Dobra, jak w sumie może wiecie, albo jak nie wiecie, to zapraszam do poprzedniego odcinka. W poprzednim odcinku zabił mnie creeper i z połową itemków zleciałem, także dzisiaj po prostu to, co robiliśmy w poprzednim odcinku, czyli kopiemy. Aha, tutaj żwir. W ogóle chyba będzie dzisiaj misja, żeby tam postawić jeden klocek, na przykład, że jak będę mieć żwir, żeby mi nie zleciał. Bo na przykład później będę potrzebował żwir i no. A ja nie będę mieć ani jednego, więc jakby może sobie ogarniemy. Ja na razie sobie tak po prostu pokopię, żeby po prostu coś mieć. O, dam sobie andezyt do tej skrzynki. Tutaj mamy nasze skrzynki, które mamy z poprzedniego odcinka. A, żelazo. W ogóle dawno tej jakby serii nie nagrywałem, więc jakby no trochę zapomniałem, co ja tu ostatnio robiłem. Następny odcinek chyba wydaje mi się, że już będzie z tym. Następny odcinek już będzie z nowym mikrofonem, więc będziecie mieć lepsze audio. Mam nadzieję, że się cieszycie. No i co? Kopiemy, mamy chyba... Nie wiem czy nie, no mieliśmy już chyba węgiel, tak mi się wydaje. Tak, mieli... Nie. A nie wiem czy mieliśmy walić to. Dobra, kopiemy sobie właściwie... O! Mamy kolejną krowę, więc ja ją sobie po prostu zabiję. Tak, o. No, mordo. No, ale czy ty możesz? Dobrze, dziękuję. Teraz trzeba w ogóle tu zrobić jakieś zabezpieczenia przeciwcreeperowe, bo ostatnio to się trochę źle skończyło. Ja bym po prostu zrobił... No nie no, na pistony chyba rzeczy jeszcze nie mam. Dobra, chyba będę po prostu musiał zrobić siekierkę albo mieczyk. Najlepiej mieczyk chyba. Więc po prostu z tego sobie zrobię coś w tym stylu. A, i kot mi miałczy, fajnie. Zaraz będę musiał go puścić albo wypuścić, nie wiem. Chyba wypuścić. Dobra, mamy coś w tym stylu, taki ekwipunek. Zrobię sobie jeszcze kamienny kilof, tak wiecie, dla bezpieczeństwa czy coś w tym stylu. Kurde kocie! Dobra, kotek już nie miałczy, wracamy do grania, nagrywania czy coś w tym stylu. Odłożę sobie mięsko, pewnie wam zaraz jakiegoś timelapsa albo wytnę wam po prostu jak kopię, no bo co w tym jest jakby ciekawego. Mam nadzieję, że za niedługo jakieś projekty, o właśnie, może jak przez jakiś czas sobie powiększę troszkę wyspę. Bo ta co teraz mam to jest taka średnia, więc sobie po prostu powiększymy wysepkę, tutaj jeszcze troszkę. Cyk, 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 a jeszcze tutaj, dobra, myślę, że taka wystarczy, nie będzie to zła wyspa. Dobra, więc po prostu sobie teraz będę kopał, pewnie wam zrobię jakiegoś timelapsa, więc oglądajcie czy coś. Dobra, no to co, widzimy się, dobra, widzimy się po prostu jak skończę timelapsa. Dobra, słuchajcie, wybuchły mi skrzynki, jak mówiłem właśnie z tymi creeperami różnie bywa. Więc ja dla bezpieczeństwa chyba zaraz ogarnę, żeby się coś nie stało, tragedii czy coś. Dobrze, że w ogóle creeper się tak jakby zlagował, bo no mogłoby być troszkę gorzej niż było, właściwie no ostatnio było gorzej, ale to już omijmy. Dobra, w ogóle autojumpa muszę wyłączyć. Dobra, właśnie, dobra. Dobra, wykopałem w końcu tą głupią skrzynkę, połóżmy ją, cyk. Pozbierajmy te itemki. O ja, no i teraz kopanie. Ja bym w ogóle te skrzynki przełożył, że jak mi właśnie creeper wybuchnie, żeby nie było tak, że mi skrzynki wybuchają, więc pod koniec odcinka albo po środku po prostu to przełożę. Dobra, myślę, że w sumie koniec timelapsa, bo właściwie nie chcę się już zbytnio kopać. Zrobimy coś ciekawszego. Dobra, tutaj damy dioryt. Tak jak było. No i co, ja myślę, że bym po prostu... W sumie nawet teraz przełożył te skrzynki, czemu by nie? Zostawcie łapkę w górę, bo wiem, że dużo osób tego nie robi. Jezu, ale ja was męczę, nie? Ale ten youtuber jest zły, no nie? Dobra, postawmy tutaj te skrzynki. Tu będzie... Dobra, w sumie zrobimy coś w tym stylu. O, dobra, one się łączą. I teraz cyk i cyk. I tutaj po prostu stawimy tak. A, okej, rozumiem. Rozumiem, że skrzynka się stawia. Rozwalmy to, wsadźmy do tego itemki. I rozwalmy tą. I tutaj może postawmy. Tu by musiało być... No właśnie. A te skrzynki się otwierają. Czy one mogą być koło siebie? Mogą być, git, bo w tych chyba w starszych wersjach nie mogły być. A może dlatego, że one mają inne nazwy. To jest też bardzo możliwe. Dobra, po prostu włóżmy te skrzynki, znaczy te rzeczy do skrzynek czy coś. Ja bym może zrobił jakąś taką, nie wiem, o, ziemiankę zróbmy. Cyk, cyk, o, będzie ziemianka. Będzie na miniaturkę. Dobra, słuchajcie, ziemianka prawie gotowa. Ja bym jeszcze zrobił może dach z... Nie wiem z czego. Z tego jasnego drewna zrobię dach może. Więc przetwórzmy go troszkę. Tu będzie dach w takim razie. Trochę by trzeba chyba ten dach podwyższyć, bo właściwie trochę głupio to on wygląda. Szczególnie, że jeszcze nie będę mógł otwierać skrzynek, więc po prostu cyk, cyk i to po prostu się tak zrobi. Tak wiecie, tylko na miniaturkę robię to, bo właściwie to nie potrzebuję jakiegoś dużego tego domku. Ale no, przydałby się w sumie. Czemu by nie? Dobra, zejdźmy. Tu będzie wejście. Tu będzie... takie rzeczy. Dobra, może zróbmy tak. Tu będzie coś w tym stylu. Albo nie, tutaj nie będziemy przedłużać. Po prostu... O, ja już mam na to pomysł. Zaraz zobaczycie. Dobra widzowie, skończył mi się dirt, więc w sumie mamy trochę kryzys, bo mi 2 dirta brakuje. Ale patrzcie, jakie ryzykowne skoki. I teraz wykopię sobie stąd może. Takie o 3. I sobie po prostu tam położę. A w sumie tu też miałem dirta. Nieważne. Dobra, wziąłem go, no właśnie, nie wziąłem. Taki ja jestem aż mądry. Dobra, postawmy tutaj i po prostu zrobimy tutaj dach. Na razie chyba dachu nie dokończę, bo nie chcę całego tego drewna marnować. Chociaż czemu by nie? I po prostu tu będzie taka jakby ściana, a nie no, dirtowej ściany nie zrobię, ale kamienną. Dobra, po prostu z innego drewna zrobię, bo no... Kamienia nie chcę marnować, tak w sumie. O kurde, nie zrobiłem tego. Reszta odkładana jest w tym oto sposobie, czy coś. Cyk, cyk, cyk. Dobra, rozwalmy to. Cyk. No i dobra, coś w tym stylu. Na razie nie mamy na ścianę do naszej pięknej ziemianki, ale w przyszłości może się to zmieni. Dobra. Tu będziemy mieli takie podręczne, tu może będziemy mieć kiedyś taki magazyn trochę lepszy. Tu jeszcze bym zrobił drzwi, nie, i może to jeszcze bym poprawił, bo to strasznie brzydko wygląda. Tu po prostu zrobimy coś w stylu takich schodków, o. Aha, no, to sobie dużo tych schodków zrobiłem i bardzo ładnie postawiłem, no. O, jak ja rymuję, nie? Zostawcie za to łapkę w górę. Dobra, zróbmy trochę więcej tych schodów, bo właściwie to mało ich zrobiłem. Ta, 4 na pewno wystarczą. Dobra, 8 schodków myślę, że już troszkę lepiej. W sensie na razie chyba tylko te schodki zrobię na miniaturkę, wiecie o co chodzi. Bo właściwie... Cyk, o. Bo właściwie nie potrzebuję na razie zbytnio. Dobra, weźmy. Całe drewno pójdzie. Na jakiś dach śmieszny, no nie? Fajnie, fajnie, nie powiem. Dobra, tutaj trzeba będzie jakoś to ogarnąć. Cyk, cyk i tutaj. Dobra, na razie tak to będzie wyglądać. Myślę, że nie najgorzej. Piękna ziemianka z tego, z brzozowego drewna i ziemi, dobra. W takim razie, co by jeszcze tutaj można pokopić? Zrobię wam jeszcze... Dobra, co by tu jeszcze można porobić? Może zdejmijmy okulary? Albo w sumie nie, zostawmy je. Będziemy kopać w okularach. O, ziemia, fajnie. Więc myślę, że wam teraz timelapsa zrobię, bo co miałbym innego robić? A, właśnie. A propos czegoś innego niż robienie czegoś. Jakie to z tego drzwi wychodzą? A, ty głupie. Myślałem, że to fajne. Dobra, nieważne. Dobra, a może jakbym miał takie fajne drewno. Pewnie nie będę później mieć to drewno, ale zaraz może dowiecie się, o jakie chodzi. Dobra, ja po prostu zrobię wam timelapsa i widzimy się po prostu, jak coś fajnego zdobędę, albo nie wiem, albo cokolwiek zrobię fajnego. Dobra widzowie, słuchajcie, troszkę pokopałem, nie jakoś bardzo dużo, ale troszkę pokopałem. Będziecie mieć bardzo krótkiego timelapsa i tak. I tutaj chciałbym w późniejszym czasie oświetlić i żebyśmy mieli jakąś drogę ucieczki, po prostu tutaj zbudować drogę, nie? Myślę, że to by było dla nas bardzo korzystne, W sensie, no na przykład taki creeper się zrespi, to gdzie mam uciekać, nie? Więc bym się w niego rzucił po prostu, jakbym nie miał miejsca. Więc po prostu, nie wiem, taki andezyt na razie po prostu użyję na drogę ucieczki, czy coś w tym stylu, no bo nie oszukujmy się, co ja... Albo w sumie może by no dobra, w sumie nie. Może i by ładnie wyglądał, ale tak wygląda bardziej prowizorycznie. Ja lubię, jak wygląda prowizorycznie, więc ja to tak zostawię po prostu. Okej, dróżka zrobiona, myślę, że taka nam wystarczy. Jeszcze może tutaj bym zrobił taki ruch, żeby ładnie wyglądało. No i będziemy chyba kończyć odcinek taki, wiecie, pogadankowy mniej więcej. Jakaś tam chatka zrobiona, wiecie o co chodzi. O, jak to pięknie wygląda, no. No powiedzcie, że to pięknie wygląda, no nie? Dobra, nieważne. Zjedzmy sobie, jedzonko sobie przy okazji przepalę. Weźmy trochę węgla, cyk, cyk. No i co, ja chyba będę kończył odcineczek. Myślę, że wam się podobał, zaczyna się dzień. My się widzimy w następnym odcineczku, który będzie bardzo możliwy, że z serwera. Takiego serwera survival. Z kolegami se będę grał, więc zostawcie łapkę w górę. Subika z dzwonkiem. No a co? Ja się z wami właśnie bardzo serdecznie żegnam. Myślę, że oglądacie do tego momentu, bo niektórzy bardzo nie lubią oglądać do końca, tylko 3 pierwsze minuty i sobie spadają. Także ty musisz być tym wybrańcem. Napisz w komentarzu, oglądam zawsze do końca. No i co? Siema Elo 320, yo.